Halo, dzień Halo. dobry, pani Wiesława. Tak? Witam serdecznie. Ja dzwonię w sprawie książki Historia Miłości. Czy ogłoszenie jest nadal aktualne? Tak. Ja właśnie dopiero niedawno go zamieściłam, tak. Tak? Halo? No? Proszę pani. Tak, słyszę, już słyszę, tak? Byłaby pani w stanie otworzyć 23 stronę i przeczytać mi szóste zdanie? O, 23. A co to za prośba taka? A jestem Nie, ciekawy, wie pani? nietypowa. Ciekawość mnie zżera po prostu. 23. strona, tak? I szóste zdanie z tej strony. O, szóste zdanie, duchu, hu, hu, hu. Dzieci, czy to będzie szóste? Muszę policzyć szóste zdanie. Śmiało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W roku, w którym odbywała się moja bar mitzwa, spadła na mnie plaga trądziku, która prześladowała mnie przez całe lata. Dalej. Tyle. Ale ja nie traciłem nadziei. Dalej. Kiedy tylko pozbyłem się trąciku, zaczęły mi się sypać za kola, zupełnie jakby włosy chciały się odciąć od zażenowania, jakim napawała je moja twarz. Dalej. No to co, całą książkę mam panu czytać? Nie, jeszcze tylko kawałek. Uszy zadowolone z większej uwagi, jaką teraz na nie zwracano, coraz bardziej wysuwały się na pierwszy plan. Jeszcze kawałek ostatni. Opadły mi powieki, mięśnie twarzy musiały przecież podeprzeć walczące o palmę pierwszeństwa uszy, a brwi zaczęły żyć swoim własnym życiem. Przez krótki czas spełniały pokładane w nich oczekiwania, a potem dały sobie spokój i upodobniły się do brwi neandertalczyka. O, dobra, proszę pani, bo ja mam tę samą książkę, tylko tam miałem urwaną kartkę i potrzebowałem tego kawałka. Także przepraszam i dziękuję bardzo. I życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Ale chamsko. Halo, dzień dobry. Dodzwoniłem Halo, dzień się do dobry. pana Miłosza. Tak, słucham. Ty, Michu, słuchaj, ja dzwonię w sprawie komody dębowej. Ogłoszenie O, aktualne? zarąbiście. Ja przed chwilą ją wystawiłem. A którą No. konkretnie? Bo tam ja wystawiam kilku. No tą taką Kilka ich konkret, wystawiam. wiesz, konkretna komoda dębowa. Ale tą którą za ile? Tą którą? Za 5 dych, wariacie. No spoko. Ty słuchaj, za 5 dyszek komoda, nie ma problemu. Ja mieszkam 23 km od ciebie. I teraz sprawa, czy jest dobrze, żebyś dowiózł mi komodę razem z tym, razem z kredensem? Słuchaj, no z kredensem, ale tym dużym, ten kredens wiesz, że jest w osobnej cenie, nie? No za 5 dyszek komoda i No ta kredens mała za 300. tylko. No jak mam czacze, wariacie, co ty za debila mnie masz? Nie, no wiesz, no uwierz mi, różni Ja ludzie dzwonią, widzę, ty nie? mnie masz za debila i mnie to denerwuje powoli. Nie, no Wariacie. słuchaj. Ja wiem, o co chodzi przecież, gościu. Słuchaj, uwierz mi, różni ludzie dzwonią. Nie, Słuchaj, no nie ty ma masz mnie opcji, za żebym to debila. Ty dopakował. masz mnie za debila. Nie ma opcji, do Passata to nie wejdzie. Ty masz mnie za debila. Słuchaj, no a ty nie masz, żebym ja to do Passata pakował? A ty masz Passata? No panie, nie wejdzie to do Passata, nie ma opcji. Kurwa. Bo ja 23 km, to jakoś na plecy byśmy zanieśli, myślisz? Czy ni chuja? Nie ma opcji. Bo ja bym. No ja jestem w stanie tylko rowerem podjechać do Kluczborka, inaczej to Nie, jest lipa. to nie da rady. Nie da rady. A jakbym do ciebie. Słuchaj, byśmy mogli zrobić taką akcję, że ja bym poprosił wuja, on by przyjechał, przywiózł mnie do ciebie najpierw. Tylko wtedy bym musiał u ciebie jedną noc spać i wtedy rano on by znowu przyjechał po kredens. Człowieku, w piwnicy nie ma miejsca. Gdzie ty? Co ty? Ale to jak ty w piwnicy mieszkasz? Normalnie, no mówię ci, że meble trzeba wyprzedawać, no bida jest w kraju. Ja mogę na glebie spać, luźna guma. No ale pizga od tego, tu myszy chodzą, to weź. Na glebie mogę spać, biorę materac i śpię. Luźna guma, stary. Dobra, to robimy tak.
Dobra, to słuchaj, to schodzisz mi z kredensu 8 dych za taksówę, okej? Nie, no co ty, no jak ci wujowie, że to jaką taksówkę? Nie ma opcji. No jak dzisiaj podjadę, to taksówką, jutro z rana mnie Ale podwiezie. to jak to, człowieku, dzisiaj, jutro na spokojnie. Tak? Tak. No dobra, ale przenocujesz jak coś, tak? No, jak nie ma sprawy. No i elegancko, to luźna guma i powiedz mi teraz, Michu, czy nie ma opcji zejść z ceny? 350 zł za kredens i komody chcesz. To Nie, weźmy no to. słuchaj, no nie ma opcji, no to też nie moje jest, no tutaj po To znajomości ja to biorę, tam. bo czekaj, bo ty powiedziałeś, że jak wezmę kredens, to komody z Afryką mam, tak? Nie, no to tak usłyszałeś, widzisz. A jakieś gratisy masz? No, jakbyś wziął, tam wystawiłem półkę taką, to jakbyś wziął raz jeszcze tą szafkę taką do sypialni, to ci tą półkę i lustro ci dam. Co? No, tam taka zarąbista jest, słuchaj, do sypialni, taka komódka mała, nie? I jakbyś to jeszcze wziął, to dostajesz pufę do tego i lustro gratis. Po chuj mi lustro, No, wariacie. nie wiem. Daj mi tą małą komódkę jeszcze gratis i tyle. Do No sypialni. to panie, no mogę ci trzy dychy zejść ewentualnie. Za wszystko. A dałbyś tam tą komódkę, tą małą do sypialni za autograf Beaty Szydło? Nie, dzięki. Wolałbym Dudę. Nie, ja Za mam Szydło. Ja mam Szydło. Dudę, ale widzisz, a za Dudę bym się zamienił. To czekaj, kogo ja mam jeszcze autograf? YouTuberów oglądasz, czy nichuja? Bo ja Nie, mam to dużo nie ten właśnie. wiek. Aha. A masz... Oglądasz piłkę nożną? Nie, też nie. A autograf Czarka Pazury byś chciał? W zamian za No, komodę? tak, ale Czarka tak, ale to jak ten starszy taki, bo on teraz taki inny daje. Co? No, ale Czarka, ale to ten starszy, bo to on teraz taki inny daje. Takie do dupy teraz on robi. Ja nie wiem, ty jesteś pod wpływem alkoholu, Miłosz? Jak to jest z Tak, tobą? Jak ty po no wojaku? jest piątek, no czego ty spodziewasz się dzwonić w piątek wieczorem do No nie, no ja człowieka? to w piątek wieczorem to przed kompem siedzę na przykład i przeglądam ogłoszenia na Ja Obelix. też, ja też. No, to słuchaj. Daję ci tak o 300 autograf Beaty Szydło, ty dajesz dwie komody i kredens. Gra? No, wolałbym jedną komodę i kredens. No, ja jednak wolę dwie. No, domyślam się. To daję ci 300 i dajesz jedną komodę i kredens dębowy. Nie no, panie, co ty? Jak ty jesteś stary, dobry trzepak i tam zejdziesz z sceny. Nie no, już ci tak zszedłem z ceny przecież. Trzymaj go, trzymaj go. Jeździe pan, no niech pan zejdzie z sceny i ojcze na lody. Jedzie pana. Halo? Halo? Jedzie pana? Niech pan zejdzie z ceny. Halo? Ja pierdolę. Tato, on się nic nie odzywa. To jest jakiś wariat. Weź go. Halo? Halo? Halo, Dobra. dzień dobry. Dzień dobry. I wujek Jacek? Tak, a z kim rozmawiam? Wujku, bo my jedziemy już z mamą do was i zaraz będziemy w Żarach. To my zaraz u was będziemy i mama się pyta, czy przygotowaliście na miejsce do spania. Aha, a gdzie wy jesteście? No już 23 km jeszcze mamy i będziemy w Żarach. Aha, dobra, no to ja czekam. Wujek, a jest ciocia w No. domu? Nie ma. A gdzie jest ciocia? Ona pojechała, wiesz? Tam Ja do tej. pierdolę, ale stinks. A ja No. chciałam, ja namalowałam cioci rysunek. No I widzisz? tobie, a cioci nie ma. No, jutro będzie. Ale stinks. No, a Tak daj to mamy. mama prowadzi. No to, no. Powiedz wujku, kto jest w domu? Ja jestem. A jakie zwierzątko wy macie, czy nic? Nie. Nichuja.
Ja. A jak ty tak brzydko mówisz, ej? Bo mama śpi, znaczy mama prowadzi, a tata śpi. Aha. Mama nie słyszy, bo ja jadę z tyłu. Aha, aha. I tak jest. No, a to nie ładnie tak brzydko mówić. A nie powiesz mamie, wujku? Nie powiem. Nie, my koledzy już z wujkiem. No. A gdzie jest, a gdzie wy jesteście? Gdzie ten? No i zaraz w Żarach będziemy, tylko musisz tego, zrobić mi jakąś bułę dobrą, bo ja nic nie jadłam. Na stacji, jak chciałam hot doga, to ojciec mi w pyszczyszko strzelił. Co ty tak gadasz brzydko, ej? No naprawdę, on mi chciał takiego placha strzelić, ale mu się nie udało i lekko. No dobra, to ja czekam na was, tak? Ale czekaj, wujek, bo ty musisz powiedzieć, co mamy kupić. No daj mamy do telefonu. Dam tatę. Obudzę go. Tato! Ej, tato! 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 Wujek Jacek chce z tobą gadać. Nie żartuję, no naprawdę. Masz go. No? No siema, Danielku. No siema, Jacek. My zaraz będziemy u ciebie. Tak? No. Zaraz dojeżdżamy do Żar. Dobra, gdzie wy jesteście? A z kim ja rozmawiam w ogóle, bo tak nie poznaję po głosie. No a jak myślisz? Daniel. No nie wiem. No Daniel. Mój kuzyn? No a jak? No to dobra, to ja czekam. Ty jakieś jaja sobie robicie, ej. No nie, no zaraz będziemy w Żarach. Aha, no to dobra, to ja czekam na was. Nie no, żartujemy, wariacie. Nie, bo już wątpiłem, no nie? Nie. Mam program do zmieniania głosu i się bawimy, wiesz? Aha. No, no taką z przypadkową osobą. A co, dobry pomysł na wkręt? No, dobry, zajebisty. No, dobra, to spokojnej nocy życzę, nie przeszkadzam dłużej. Trzymaj się. Dobra, no to no, zdrowia życzę, na razie. No hej. Elegancko. Dobry telefon, w porządku, gosteczek był.